Cześć, tutaj Orina. Zaczynamy ostatni odcinek osobistych rozmów holistycznych w tym sezonie oczywiście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prozdrowotnym narzędziu. Wiązałabym do tego, że niektóre kultury, kultury wschodu szczególnie, od prawie że zarania dziejów, od tysięcy lat traktują to narzędzie jako jeden z filarów utrzymania zdrowia. Mówimy o masażu. I będziemy dzisiaj mówić o masażach, którymi zajmuje się Kasia Węglińska, która jest ze mną. Dzień dobry. Ale skończymy na tym, na czym bardzo mi zależy, czyli też na takim, na sposobach na automasaż, czyli na taką samopomoc, którą możemy zastosować, kiedy szczególnie jest nam źle, gorzej, kiedy czujemy się rozchwiani, rozchwiane, jako że całe osobiste rozmowy holistyczne dotyczą równowagi wewnętrznej i zdrowia psychicznego, to tutaj mam nadzieję, że trochę powiemy na ten temat. Zdecydowanie powiemy. Ale Kasia, jeszcze pozwól, że wspólnie cię przedstawimy. Bardzo jak ustaliłyśmy. Dzisiaj głównie zajmujesz się terapią manualną. Terapią manualną. Mhm. O to też będę chciała cię zapytać, jaka jest różnica pomiędzy terapią manualną a masażem. Mhm. Pracujesz w Purite Otium. Tak jest. W wspaniałym miejscu, Purite Otium na Placu Grzybowskim. Tak jest. Ale głównie specjalizujesz się w masażu którymś konkretnym. Ja byłam u ciebie na Lomi Lomi. Staram się nie specjalizować, ponieważ staram się postrzegać ciało jako całość. Jest różnica pomiędzy masażem a terapią manualną. Tak? Masaż to jest pewna sekwencja, która jest ma swój początek, środek i koniec. Jest to pewna sekwencja ruchów, która powtarzalna, którą się wykonuje. Natomiast terapia, jaką jest na przykład zoga, jaką jest face modeling, jaką jest osteoplastyka, to są już terapie, które idą za ciałem. Czyli oczywiście mamy ogromny rezerwuar możliwości ruchowych, ale to nie one decydują o kolejności. Okay. To ciało decyduje o tym i to ciało decyduje o tym, czy ja na przykład na jakiejś części zostaję dłużej, czy w ogóle jej nie ruszam na przykład. Tak? W masażu na przykład w Kobido tego nie ma. W Kobido jest pewna sekwencja, jest to cudowny masaż, tak? Składający się z 5 różnych technik, bardzo kompleksowy, ale powierzchniowy. To też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast terapie sięgają dużo głębiej do tkanek i mają trochę inny cel. Mm-hmm. Ten cel taki, który może się ujawnić przy każdym dotyku. To, żeby też było jasne, bo to jest mega ważne, że dotyk uruchamia tak naprawdę wszystko, co się w naszym ciele dzieje. Bo dotyk jest po prostu takim naszym zmysłem, którego się nie da niczym zastąpić. Tak jak ludzie podczas COVID-u tracili zmysł węchu, prawda, i smaku. Nie fajnie się z tym żyje, ale się żyje. Hmm. A bez dotyku... To prawda, teraz przypomniałam sobie o takim badaniu, które mówiło o tym, że 30 sekund przytulenia i dotyku uruchamia twój system nerwowy, tak, tak, czy współczulny. Tak. Teraz nie pamiętam, czy to dotyczyło tylko ludzi, czy też zwierząt. Wiesz co, myślę, że wszystkie istoty, które się przytulają, bo i kwiaty się przytulają do siebie, no o czymś to świadczy, prawda? A my też nieprzytulani, jak kiedy żyjemy samotnie, to umieramy wewnętrznie, po prostu. Jakby żyjemy egzystencjalnie, ale umieramy wewnętrznie emocjonalnie. Więc dlatego tak ważne jest to, żeby się ratować w takiej sytuacji i ten automasaż, o którym wspomniałaś, też dla mnie ma taką funkcję mocno terapeutyczną. Tak, no właśnie, bo nie zawsze mamy okazję przytulić się do kogoś albo poczuć czyjś dotyk. Nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby pójść na masaż do kogoś. Dokładnie. I pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie dać, jakby zwrócić ten, taką, jak rozumiem, uwagę, czułość i coś, co jest, jak mówisz, związane z masażem takiego wyjątkowego, ku sobie. Absolutnie tak. Powiem więcej. Kiedy jesteśmy na tyle świadomi siebie i na tyle w sobie
osadzeni i ze sobą w zgodzie i tacy akceptujący, to uwielbiamy się dotykać, to uwielbiamy swoje ciało, to patrzymy na siebie z czułością i z miłością, ale niestety zapomnieliśmy o tym w toku tak naprawdę biegu przez współczesność już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, tak? Ponieważ tak bardzo ufamy naszemu umysłowi, który przejmuje rolę, tak? Jakby emocjonalnie dużo się dzieje w naszej głowie, ale mało się dzieje w naszym ciele. Więc ważne jest to, żeby teraz trochę wyjść z głowy i zacząć się dotykać, zacząć się przytulać, zacząć do siebie dobrze mówić, miło do siebie mówić. Więc tak, powinniśmy się dotykać jak najczęściej i dziękować codziennie naszemu ciału, że nas nosi, że tyle przetrwa, że jak chodzimy na boks, to go tak, wiesz, ciśniemy i super nam jest wtedy, prawda? Ale nasze mięśnie, no ja wiem, dlatego do tego nawiązuję, ale twoje mięśnie wtedy są w ogromnym wysiłku, prawda? W takim napięciu, w bardzo, bardzo dużej szybkości przede wszystkim. Więc potem potrzebują tego, żebyś się nimi absolutnie zaopiekowała, rozluźniła. Zaraz cię jeszcze na pewno dopytam o taki, właśnie na czym konkretnie może polegać taki automasaż. Mm-hmm. Ale jeżeli mówimy ogólnie w ogóle o dotyku, czy o masażu, o terapii manualnej, na którą idziemy do kogoś, to właściwie jednym z takich celów może być też po prostu rozpoznanie ciała, czyli rozpoznanie tych napięć, które w biegu są zapomniane, trochę przeskoczone, pomijane. Tak, oczywiście. A jednak jest tak, że pewne napięcia i tutaj też jestem ciekawa twoich doświadczeń i tego, jak w ogóle terapię manualną traktujesz w kontekście napięć emocjonalnych, mhm. które w sobie nosimy. Czyli właśnie rozumiem, że masaż jako taki, czy terapia manualna, może mieć różne cele. Te, tak. o których powiedziałyśmy teraz. Ale to może być oczywiście, nie wiem, no, jakby pierwszą rzeczą zazwyczaj pewnie jest kontuzja, jest ogromne napięcie mięśniowe, które już jest po prostu właśnie nie do niezauważenia i nie Dokładnie. Do niepoczucia, Dokładnie. Która nas przyprowadza wreszcie do kogoś. Natomiast na takich subtelniejszych poziomach to może być, jak rozumiem, pewien proces głębszy, emocjonalny, terapeutyczny, dla nas samych taki proces rozpoznania siebie. Bardzo często to ból jest determinantą do tego, żeby coś zrobić, tak? Bo nam się wydaje, że nic nam nie jest. Do momentu, kiedy to ciało nie jest tak maksymalnie przeciążone, że ono już po prostu nie daje rady. Totalnie mhm. nie daje rady. I na przykład nas wyłącza, tak? Ale tak nas wyłącza totalnie i konkretnie, że... Czyli, że nie mogę wstać po prostu tak, z łóżka, nie koniec. Mogę wstać z łóżka, nie mogę ruszyć barkiem, tak? Nie mogę się podnieść, bo mnie tak bolą lędźwie, tak? Więc mamy tendencję do przeciągania siebie i swojego ciała w pewnych zadaniach, które wydają nam się absolutnie niemożliwe do niezrobienia. Na szczęście coraz więcej osób zajmuje się terapią manualną, coraz szerzej idzie ten krąg osób takich właśnie, które doskonale rozumieją połączenie pomiędzy fizjologią, anatomią, a emocjami i somatyką. I to jest też bardzo ważne przy masażu, że trafiasz do miejsca, do osoby, która budzi twoje zaufanie i której możesz powiedzieć, co cię boli, tak? Więc to jest mega ważne. Tak, tutaj zrobiła taki trochę taki właśnie pomost, albo taką linkę połączenia narysowała pomiędzy właśnie gabinetem terapeutycznym, a gabinetem masażu. Bo faktycznie jest to bardzo intymna przestrzeń, jeżeli jest zachowana oczywiście w niej taka atmosfera. Absolutnie. Ja zawsze mówię, że w gabinecie u mnie jest jak w Vegas, czyli to, co się wydarzy w Vegas, to zostaje w Vegas. Tym się z nikim nie dzielę. Mówię o tym ogólnie, tak, żeby osoby tak, się, które będą słuchały tego, żeby wiedziały, że po prostu to jest takie miejsce, które przede wszystkim jest niezwykle intymne, po drugie jest absolutnie nastawione tylko i wyłącznie na tą osobę, która tam przychodzi. Ja, jak zawsze mówię, jestem narzędziem do tego, żeby wydobyć z ciała to,
czego ono na tym etapie potrzebuje i na co jest gotowe. Ja nie zrobię niczego, na co ciało i ta osoba nie jest gotowa. Idę zawsze i wyłącznie w zgodzie z tym, jaką dostaję od danej osoby i na poziomie, na którym ona sama ma gotowość na otwarcie się na siebie. I wspomniałaś o Lomi, to jest taki bardzo wyjątkowy masaż, tak? To jest z kolei hawajski masaż świątynny, wywodzący się sprzed wielu tysięcy lat również, który jest, oprócz tego, że jest jakby w samym doznaniu jest niezwykle przyjemny, to jest jakby w cudzysłowie, pomimo tej przyjemności, jest niezwykle głęboki i działa bardzo głęboko energetycznie, o ile sobie na to pozwoli dana osoba, tak? Bo to jest masaż z intencją. A jak on wygląda? Czym się charakteryzuje? Wiesz co, w samej technice charakteryzuje się głównie tym, że masujesz przed ramionami, tak? Że są pewne sekwencje ruchów ciała, które sprawiają, że jakby takie rotacje tak zwane, które sprawiają, że to ciało staje się takie luźne. Natomiast nie należy przekraczać żadnej z tych granic. Jeżeli ciało nie jest na to gotowe, to po prostu działamy dokładnie na tym zakresie, na którym ono w tej chwili jest daje to masaż nam. Całego ciała. Jest to masaż caluśkiego ciała. Odbywa się bardzo często, jeżeli ktoś jest na to gotowy, bez bielizny, z chustą bądź ręcznikiem tak, żeby części intymne były zakryte i one nigdy nie są odkrywane, więc z pełną jakby tutaj takim ogromnym szacunkiem do tych części sakrum. Natomiast jedyną przestrzenią, o którą ja pytam kobiety, to jest oczywiście biust, no bo to jest ta część, która może sensu stricte nie jest masowana, no ale przechodząc przez dekolt, przez szyję, ja jednak cały czas gdzieś tam operuję przez ramiona, mogę go delikatnie dotknąć, więc jakby, żeby tutaj nie było żadnego dyskomfortu, to zawsze o to pytam, czy mogę go odkryć, czy też nie. To jest ogromna przewaga też Lomi, że mimo tej pozornej delikatności, przy tych rotacjach i przy tych wyciągnięciach, jeżeli ktoś sobie... Powiem tak, nie zdarzyło się, żeby ktoś był sztywny, tak? Że przychodzi taki moment w tym masażu, kiedy jakby ciało samo przez przyjemność totalnie zaczyna odpuszczać na tym poziomie, na którym jest gotowe, ale jednak odpuszcza. I wtedy ja nawet przechodząc i dotykając punktów spustowych, to słyszę takie, ale wiesz, mogę tam głęboko wejść i ta osoba nie czuje się, że ja ją, wiesz, jakoś tak ugniatam albo napastuję tym, wiesz, tym dotykiem, tak? I to jest niesamowite, bo nawet jeżeli ktoś wstaje po tym masażu i tak, wiesz, jakby wydaje się, że to ja zawsze mówię, żeby chwilę poczekać, tak, że jakby, żeby się nie spieszyć po Lomi, bo w Lomi jesteśmy bardzo głęboko w sobie i trzeba do siebie wrócić. Więc... Ale to jest bardzo ciekawe, jak o tym opowiadasz, bo właściwie czym jest różnica pomiędzy masażem, powiedzmy, klasycznym, medycznym, takim, wiesz, rehabilitacyjnym, a Lomi, bo jednak mimo wszystko to jest dotyk i dotyk. Tak, tylko że masaż klasyczny to znowu jest pewna sekwencja, tak, ruchów. Po drugie, specyfika danej osoby i jej podejście tu jest absolutnie kluczem, bo wiesz, ja bym chyba masażu klasycznego tak bez zagłębienia się w ciało nie umiała zrobić. Ja się śmieję, że ja nawet już kobido nie umiem sensownie zrobić, bo jak w sensie sensownie, czyli tak jakby zgodnie z tym, jak zostałam nauczona, ponieważ jak coś w tkance czuję, to nie ma siły, to ja się zatrzymuję po prostu i wiem, że potrzebuję to zdjąć, bo to będzie tak naprawdę dobre dla tej osoby, a nie to, czy ja przelecę przez te wszystkie sekwencje. To mnie nie interesuje. I podobnie jest z masażem klasycznym, myślę. Wszystko to jest dotyk, masz słuszność. Natomiast to jest bardzo ważne, z jaką osobą i z jaką wrażliwością tej osoby mamy do czynienia i z jakim celem. Bo ja mam cel taki, żeby tej osobie pomóc. Najlepiej jak potrafię.
I na tym się koncentruję. Z jej przyzwoleniem, z jej akceptacją tego i z pełną świadomością tego, co będziemy robić. Bardzo często opowiadam o tym, co będziemy robić, albo jak zdejmuję punkty spustowe, to mówię, że to będzie bolało. Punkty spustowe, to rozumiem, czyli że to te są punkty napięciowe. Tak, te takie, które mamy najczęściej na ramionach, bardzo dużo mamy na szyi, z czego sobie nie zdajemy. A czy to są zawsze powtarzalne punkty? W jakiejś mierze tak. Tak, tak, bo jest taka mapa punktów spustowych. Są takie jakby miejsca, w których one się uwielbiają umiejscawiać i na 100% tam je znajdziemy. Natomiast są też takie miejsca specyficzne, które na przykład są dla danej osoby związane z charakterem jej poruszania się albo z pracą, którą wykonuje. I nagle się okazuje, że ona ma punkt spustowy w takim miejscu, w którym na żadnej mapie by go nie było. Mm-hmm. Tak? Bo to jest jej. Mm-hmm. Tak? Specyficzne. Więc dotyk jest zawsze i będzie dotykiem. Dotyk jest działaniem na naszym zewnętrznym układzie nerwowym. I on zawsze będzie nas uruchamiał. Tak? On zawsze będzie. Tylko pytanie, co on będzie uruchamiał? Tak? No właśnie, zależy z jakim celem przyjdziemy, bo na przykład rozumiem, że ktoś może przyjść po relaks, spokój, rozluźnienie, a inna osoba może przyjść po doenergetyzowanie. Też, to też się podpiszę tutaj, bo zdarzało mi się i teraz już mam swoje doświadczenia i swoje przemyślenia w związku z tym na ten temat, bo to jest zupełnie jeszcze inny, bardzo ciekawy temat. Właśnie jak definiujemy dla siebie relaks i no przyjemność. Właśnie, bo miałam takie doświadczenia i zresztą muszę się z tym pilnować, że szukam jakby mocnych bodźców i mocnego dotyku zawsze w masażu szukałam. Bolesnego. I się zastanawiałam potem, ponieważ to przyniosło większą szkodę niż pomogło. I to tak dosyć poważnie. Ale to się stało dla mnie też takim początkiem głębokich przemyśleń na temat tego jak właśnie. Jak każda choroba i jak każdy taki oczywiście moment, prawda? Mają nas zatrzymać i czegoś nauczyć. Czy to weźmiemy, to też zależy tak wyłącznie od nas, prawda? Widzisz, to, co się tobie przydarzyło, zdarza się wielu osobom, ponieważ bardzo wiele osób ma takie poczucie, że jak nie boli, jak mnie tak nie przetrzepie, to ja nic nie poczuję. To nic się nie dzieje. To nic się nie dzieje, właśnie. To ciało wtedy nic nie odczuwa. To jest absolutnie nieprawda. Ja rozumiem, na czym polegają, jakby doceniam też te terapie, które mają gdzieś tam w założeniu nami wstrząsnąć. One nie są moje, ja się nimi nie zajmuję. To nie leży w mojej naturze, ani w moim podejściu do dotyku. Natomiast rozumiem, że takie terapie są i takie osoby, które je wykonują również z sercem, pasją i zaangażowaniem, są. Natomiast dla mnie bardzo często ten mocny dotyk, mówię o sobie w moich doświadczeniach we własnym gabinecie, tak? Łączy się z tym, że jesteśmy zamrożeni, że jesteśmy niedostępni dla siebie emocjonalnie. No to jest na pewno, to jest związane z tym, jak bardzo pozwolimy sobie odczuwać na subtelnym poziomie. Tak. Bo emocje towarzyszą nam cały czas. Ja mam poczucie, że właśnie w mniejszym, większym natężeniu, ale to jest wszystko kwestią takiego nastrojenia się na to, czy odczuwamy, słuchamy siebie wewnętrznie i na ile, bo jeżeli jesteśmy w takim trybie pędzenia, przeskakiwania, nienastrajania się z sobą, to bardzo łatwo jest przeskoczyć te emocje, nie które... Nie zauważyć ich. Tak, i w ogóle ich nie zauważyć, a każda emocja jest sygnałem i jest jakąś informacją na temat oczywiście tego, co się dzieje wewnątrz, co nas otacza, czy właśnie jakaś granica jest może przekroczona delikatnie. Na przykład, i prawda? Wspaniale jest naprawdę słyszeć to już na delikatnym poziomie, żeby móc zareagować przed tragedią i powiedzieć przepraszam, ale to nie jest dla mnie. Na przykład. I wtedy ani się nikt nie obrazi. Dokładnie. Ani ja nie doprowadzę się do stanu, w którym już odczuwam jakiś głęboki dyskomfort. Przekroczenie na twoim ciele to jest, wiesz, jakby to jest rodzaj gwałtu.
to jest, jeżeli na coś nie ma wewnętrznie twojej zgody, a mimo wszystko leżysz na łóżku i dajesz się dotykać i gdzieś, no jakby ta osoba robi to w dobrej wierze, tak? Ale on, to ci nie pasuje z jakiegokolwiek powodu, no to nie jest okej. To po prostu nie jest okej. I tak ale się wiesz, nie powinno robić. Ja myślę sobie o tym, że jest nam z jakiegoś powodu ekstremalnie trudno nazywać swoje potrzeby, mówić komuś stop. Nikt nas tego nie uczy. Mhm. Nikt nas tego nie uczy. Nie ma w naszej kulturze przyzwolenia na mówienie nie. Dzieciom nie pozwalamy mówić nie. Nie pozwalamy dwulatkom na wyrażenie swoich emocji. Mówimy, bunt dwulatka przejdzie. Nie? Potem jest bunt sześciolatka, no przejdzie. Potem jest bunt piętnastolatka, no przejdzie. Ale tutaj już jest mocne łamanie kręgosłupa i mocne łamanie charakteru. Więc no nie przejdzie. To znaczy, to nie ma przechodzić. Tak? Bo właśnie to są te kluczowe momenty, kiedy młody człowiek uczy się mówienia nie i będzie to umiał mówić w dorosłym życiu. Jeżeli złamiemy go, jeżeli nie pozwolimy mu na to, żeby on się nie zgadzał i jednocześnie nie wysłuchamy tego, tak? No to nie wyjdziemy z tej matni po prostu. Ale co myślisz na temat tego, że jednak czasami przekroczenie jakiejś granicy w sobie jest też częścią rozwoju? Czyli zazwyczaj dyskomfortowe jest po prostu wyjście z tej formy, w której się oczywiście, uczymy. Że tak. Wiesz, nauczyliśmy się po prostu siedzieć zgarbieni i wyprostowanie się na samym początku nie będzie przyjemne ani komfortowe, będzie dyskomfortowe. I teraz skąd mamy wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, kiedy powiedzieć nie, to nie jest dla mnie, uczyć się też tego nazywania tych granic, rozpoznawania ich, żeby też znowu po prostu wahadło się nie wychyliło się w drugą stronę. Oczywiście. Słuchaj, przede wszystkim trzeba słuchać siebie. I tak naprawdę to jest ta tak zwana intuicja, którą spychamy i której nie ufamy i którą twierdzimy, że nas zawodzi. Ale jak tak się chwilę zastanowimy i będziemy ze sobą szczerzy, to za każdym jednym razem, kiedy cokolwiek się dzieje, nasze ciało nam sygnalizuje, że jest coś okej albo jest nie okej. Szczególnie jak jest nie okej. Nawet jeżeli to jest dyskomfortowe. Tak, bo to jakby, wiesz, próbowanie nowych rzeczy, eksperymentowanie, czy pójście gdzieś właśnie, jakby przekraczanie swojej granicy, łączy się z tym, że no na jakimś poziomie chcesz to zrobić. Tak. To mi się, szczerze mówiąc, kojarzy w ogóle tak wewnętrznie z jogą i z praktyką jogi. No bo to się nie wzięło znikąd. Tak, no, oczywiście, tutaj mówimy też o 6000 lat. Mówimy o Ajurwedzie i mówimy dokładnie o jakby wspólnym źródle, ale akurat z tym, wiesz, jak myślę o, nie chciałabym tego nazwać właśnie osiąganiem, bo to absolutnie nie chodzi o osiąganie celów, ale powiedzmy takim rozwijaniu się w praktyce związanej z ciałem, z jogą, to zazwyczaj odczuwałam, czy odczuwam to tak, że jest pewna granica ciała, którą chciałabym rozluźnić, pogłębić, przekroczyć, ale oczywiście ciało ma swoje granice i teraz szanowanie tych granic, to jest takie stanie na krawędzi cały czas. Mhm. Czyli to naprawdę nie pójdę do przodu, jeżeli się sforsuję za bardzo, ale jeżeli uszanuję te granice i będę się starała tak pomału, krok po kroku rozpoznawać ją, i wytrzymywać ten dyskomfort. Będę utrzymywała ten dyskomfort. Przede wszystkim zorientujesz się, z czego ten dyskomfort wynika, prawda? Mm-hmm. Bo jak stoisz, czy tak jesteś w jakiejkolwiek jogowej pozycji, to masz czucie napięć, tak? Joga jest tutaj znakomitym przykładem, dlatego że ona absolutnie jest odwrotnością tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w sporcie. Tak? W sporcie zapinamy się wewnętrznie, spinamy całe ciało, żeby wygrać. W jodze, jak tak zrobisz, nie wejdziesz w żadną pozycję. Mm-hmm. Dopiero jak się rozepniesz, dopiero jak zaczniesz oddychać, to cię ciało puści. A inaczej to pokaże ci środkowy palec i powie, maleńka, nie jesteś gotowa na to. Mm. Czy uważasz, że masaż jest współpracą w związku z tym? Absolutnie. Absolutnie. Zawsze mówię, że bez oddechu niczego ja nie zrobię też. Mhm. Zawsze uczę moich klientów oddechu.
Zwracam na to uwagę, ponieważ większość z nas naprawdę nie oddycha, a to jest najprostszy sposób na to, żeby uspokoić siebie i żeby wejść w proces relaksu. Oddech kończy nam się najczęściej tu, czyli na klatce piersiowej, a powinien się kończyć tu, czyli przy kundalini, przy czakrze podstawy. Powinien mieć ogromny przepływ tutaj. I jak tak jest, ja tego nie mam jeszcze, ale pracuję, to jest znakomicie. To wtedy mamy, jakby czujemy, że jesteśmy otwarci, a nie, wiesz, skurczeni, zamknięci. Głęboki oddech daje nam, daje sygnał do mózgu, że jest nam dobrze, że jesteśmy spokojni. Czyli wtedy nerw błędny mówi, a dobra, to mogę się wyłączyć. Nerw błędny, czyli? Czyli taki nerw, który jest najdłuższym naszym nerwem i który nas informuje o tym, czy jest okej, czy nie jest okej. Czyli system w mózgu mówi, jak jesteśmy tylko, wiesz, jakby nawet projektujemy sobie jakąś sytuację, tak, to zaraz to czujemy gdzie? W żołądku. I to jest właśnie, nie tyle boli nas żołądek na przed egzaminem, ile to jest reakcja nerwu błędnego na potencjalne niebezpieczeństwo. W związku z tym dobrze jest wtedy pooddychać i może nie zniwelować to zupełnie, no bo wiadomo, że i ekscytacja, i pewien rodzaj mobilizacji są bardzo ważne, tak? Dlatego mamy te dwa równolegle działające, ale niestety wykluczające się układy nerwowe, prawda? Bo na czymś to polega. Ostatnio śmiałam się właśnie ze znajomą, bo ona mówi, czyżby nie było wspaniale, gdyby nasz układ nerwowy działał na zasadzie relaksu. Ja mówię, już działa. Mamy przywspółczulny układ nerwowy, który dokładnie za to odpowiada. Ale mamy też współczulny, który odpowiada za kompletnie coś innego, tak? I tylko cały widz polega na tym, żeby używać tamtego, który nas bardziej relaksuje, odpręża, tak? Nie wprowadzać się w stan lęku, w stan podniesionej takiej gotowości, kiedy nie ma takiej konieczności. Jest to niezwykle trudne. Czyli żeby trudne. Używać ich adekwatnie, albo żeby one używały ciała dokładnie, adekwatnie dokładnie. Do sytuacji. No i padła tutaj propozycja, żeby zmienić w takim razie nazwę, no bo układ nerwowy, zobacz, od razu nas prostuje, nie? A zobacz, układ relaksacyjno-motywujący. Tak. Prawda? No jak to inaczej brzmi, tak? I od razu masz dwa układy działające, powinny współpracować ze sobą, bo to, co powiedziałaś, było niezwykle ważne, tak? Jakby, wiesz, to przekraczanie granic, ale takie właśnie przekraczanie, że ja chcę poznać, że ja chcę doświadczyć, że ja chcę zrozumieć, że ja się chcę z tym zmierzyć, to jest zupełnie inne podejście, niż kiedy staniesz przed tą sytuacją i ona cię przerośnie. W pewnym momencie mogę się czuć okej z tym, że przekroczyła, że jakaś granica jest przekroczona, że coś mnie boli, tak, że coś odczuwam, ale za sekundę to już będzie za dużo. I to też będzie okej. Dokładnie. Kasia, wiesz, ja jeszcze chciałabym, bo tak cały czas chodzi mi po głowie, bo powiedziałyśmy, chciałabym jeszcze troszeczkę wrócić do w ogóle różnych rodzajów masaży. Bo powiedziałyśmy, czy powiedziałaś o lomi-lomi, ale zajmujesz się też mioplastyką, osteoplastyką. I jakbyś mogła powiedzieć, czym one się charakteryzują? Wiesz co, mioplastyka to jest takie działanie dynamiczne na mięśniach, takie rozluźniające, bardzo takie dynamiczne. To jest trochę jak ta część liftingująca w Kobido. Taka na poślizgu, dosyć taka, naprawdę taki rodzaj intensywnej pracy z tkanką, ale też bardzo delikatnej, bardzo relaksującej. Natomiast osteoplastyka to jest z kolei praca na kościach, bo kości też mamy ruchome. No tak. No. Chyba, że są złamane, no to wtedy ta złamana kość już nieruchoma jest, tak? W pracy takiej manualnej dążymy do przywrócenia funkcji, tak? Czyli jakby sprawienia, żeby te ograniczenia, te napięcia, te bariery, te wszystkie rzeczy, które blokują przepływ, czy to limfy, czy to krwi, czy to tlenu, czy to innych płynów ustrojowych, czy chociażby energii, jakby powiedzieli nasi mistrzowie wschodu, jakby koncentruje się na tym, żeby przywrócić funkcję. Bardzo często to jest tak, że ona jest związana z tym, że no na przykład zagryzamy niesamowicie swoje zęby, tak? No bo tu tak, właśnie, na końcu żuchwy, tu gdzie jest osławiony żwacz,
ale to jakby żwacz jest takim, wiesz, liderem, tak? Ale jakby tutaj cały ten układ jest niezwykle ważny. Tam koncentruje się emocja złości, niewyrażonego gniewu, przekroczenia właśnie siebie, pewnej niezgody na coś. I jeżeli to będzie dominująca emocja w naszym życiu, to tam będzie totalne napięcie. I teraz kobido tego nie zdejmie, lomi też tego nie zdejmie. Lomi trochę, że tak powiem, pozwoli nam się odprężyć, ale nie zdejmie tego napięcia. Ja tam po prostu muszę manualnie wejść, rozmasować, jeżeli w ogóle da się tam wejść, popracować ze żwaczem, popracować ze skroniowym, popracować ze wszystkimi tutaj elementami przyłusznymi i szyjnymi, żeby to miało sens, tak? Z całą żuchwą, z mostem jarzmowym. Wszystko po prostu tutaj jest wtedy napięte. Stąd bardzo często są te tak zwane napięciowe bóle głowy. Czy one są skroniowe, czy one są potyliczne. Nie ma to znaczenia. One wynikają po prostu z takiego totalnego zaciśnięcia. Zapytałaś mnie na początku też, rozmawiałyśmy o tym, że jak to jest, że no my właśnie tak przychodzimy w takim spięciu. No bo my tak naprawdę, dopóki ktoś nas nie rozepnie, to my nawet nie czujemy, że jesteśmy spięci. I bardzo często mam tak, że klientki mi mówią, pani Kasiu, ja dopiero jak wyszłam od pani i jak poczułam, jak ja mogę otwierać buzię, tak? Albo jak ja mogę ruszać ramionami, albo jak ja mam zakres, że już dawno nie widziałam moich pleców, to ja dopiero wiedziałam, jak ja byłam spięta. I to jest właśnie to, tak? Że jakby te osoby trafiają bardzo często w ogóle jakby bez takiej intencji kontynuowania, bez intencji jakby zrobienia czegoś więcej dla siebie, tak? Bardzo często z takiej ciekawości, z tego, że słyszały. I nagle na tej sesji dzieje się coś takiego wyjątkowego dla nich samych, co sprawia, że one mówią, tak, to jest dla mnie ważne. A czy w związku z tym masaż powinien, albo w tych tradycyjnych szczególnie podejściach, to jest interesujące, czy to powinno być narzędzie, które nam towarzyszy jakoś na stałe, regularnie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zobacz, jaki kult ciała i jaki kult, jeżeli chodzi o dotyk i o masaż, mają właśnie wschodnie te nacje. One po prostu są wychowane na tym, żeby się dotykać i żeby dbać o ciało. Dlatego, że umysł i ciało są nierozerwalnie ze sobą związane. Do tego dochodzi jeszcze nasze ciało energetyczne. To są trzy takie ciała, które ze sobą absolutnie nie są do rozerwania. Tak? I teraz, jeżeli w jednym ciele coś się dzieje, to drugie nie pozostaje, wiesz, bez konsekwencji. Tak? Jeżeli emocjonalnie coś się z nami dzieje i nie umiemy tego ekspresyjnie wydobyć i pozbyć się tego, a zakopiemy to w sobie, no a często jest tak, że z czego się biorą wszystkie choroby, takie jak depresja, jak autoimmunologia, no nie robimy na zewnątrz, tylko wszystko robimy do siebie, tak? Atakujemy siebie emocjonalnie, tak? W związku z tym dostajemy my. I efekt jest taki, że następuje, żeby przeżyć, no to następuje efekt zamrożenia. Albo, tak jak wiesz, niektórzy mówią, efekt oddalenia. No jakby wychodzimy totalnie i mówimy, to nie będę się tym zajmować. To nie na teraz. Albo, nie wiem, tego nie ma na przykład, tak? I wtedy zaczynają się kłopoty. A pierwszym sygnałem jest to ciało energetyczne, o którym wspomniałyśmy w kwestii tego, kiedy ktoś wchodzi w twoją aurę i czujesz, że na przykład to nie jest dla ciebie osoba. I że nie chcesz z nią przebywać. Albo na przykład są środowiska w pracy, kiedy na przykład i budzisz się rano i mówisz, matko, jak ja tam nie chcę iść. I to nie ma nic wspólnego z natłokiem obowiązków, z jakimiś, nie wiem, tylko to są relacje, które cię osaczają, przytłaczają, jakiś rodzaj energii, jakiś rodzaj takiego, wiesz, wspólnego niezadowolenia, które się kumuluje w tym miejscu i które cię tak obciąża, że ty nie masz po prostu siły nawet oddychać. A jednocześnie obowiązek, czyli umysł, pcha cię, tak? I kredyty, i wszystko inne, tak? I to są te rodzaje nadużywania, które sprawiają, że zobacz, energia źle na ciebie wpływa, ciało mówi, o, nie mogę wstać z łóżka. I nagle któregoś dnia po prostu nie wstaje.
tak? I zaczyna się depresja, zaczynają się stany lękowe, zaczyna się jakiś duży problem, tak naprawdę emocjonalny, ale choruje ciało fizycznie. Bardzo często idziemy wtedy do lekarza, a lekarz mówi, ja tu nic nie widzę, zapraszam do psychiatry. Bo to jest nierozerwalny krąg. Niezależnie od tego, w którą część ruszysz. To oczywiście nie znaczy, że psychiatra nie jest nam potrzebny. Ale, to nie, ale... przez to absolutnie nie. Absolutnie nie. Dlatego wiesz, ja na przykład pracując z osobami, jeżeli ktoś wchodzi do mnie pierwszy raz, zawsze dostaję kartę i w tej karcie jest pytanie dotyczące tego, czy jest może w procesie terapeutycznym, czy jest, czy bierze leki od psychiatry i czy jest pod opieką psychiatry. Bo dla mnie to jest niesamowicie ważne, Orina. Hmm. Dlatego, że ja zdaję sobie z tego sprawę, że pracując tak, jak pracuję, uruchamiam coś. Wiesz, jak to jest? Czasami przychodzą osoby po prostu w totalnej dupie. Przepraszam, nie wiem, czy tak mogę się wyrazić, ale tak? I nagle po prostu to jedno spotkanie uruchamia proces pod tytułem ciało dostaje, głowa dostaje, idę na terapię. Ja muszę wiedzieć, czy jeżeli cokolwiek się u mnie na łóżku uruchami, to czy ta osoba będzie umiała, bo jak jest po terapii... Ale czy zazwyczaj te emocjonalne procesy, o których mówisz, one się uruchamiają poprzez, nie wiem, właśnie odczucie dyskomfortu i spotkanie się z tym dyskomfortem, z bólem, z... Jakby co jest tym, wiesz, co jest tym początkiem zazwyczaj do takich głębszych procesów emocjonalnych? To zabrzmi abstrakcyjnie. Przyjemność. Mm. Uwaga. Z czego to się bierze? No bierze się to z tego, że dotyk, kiedy jest przyjemny i kiedy jest na niego zgoda, to uruchamia nasz przywspółczulny układ nerwowy. Czyli jest nam dobrze, uruchamiają się endorfiny, dopamina, prawda? Zaczynamy luzować kokardki. Nasz system nerwowy, nasz nerw błędny dostaje informację, okej, mogę odpuścić, jest wszystko w porządku. Zaczynamy głębiej oddychać. Jak zaczynamy głębiej oddychać, to wchodzimy w głęboki stan relaksu. Czasami nawet zasypiamy. Jak zasypiamy, no to mamy dostęp do naszej podświadomości. Bardzo często zdarza się tak, że wtedy dajemy sobie sami przyzwolenie na przywołanie pewnych sytuacji, zdarzeń, czyli osób, dopiero wtedy się emocji. Przestrzeń. Wtedy się pojawia ta przestrzeń, kiedy w tym zamrożeniu codziennym nagle po prostu pojawia się to, ale to się nie musi wydarzyć. Nie musi, oczywiście, że nie musi. Mhm. Nie. Jakby tutaj tak. to mówimy o takich sytuacjach, o tej gotowości, o tym, ale może, tak? Nawet tak niespodziewanie dla danej osoby, po prostu. Dlatego ja też zawsze na przykład przylomi uprzedzam, że jeżeli pojawią się jakieś emocje, to żeby dać im pole, bo po to tutaj, bo po to jest ten masaż, tak? Żeby się nie martwić o to, co ludzie powiedzą, tak? Mhm. Czyli ja. Czy jest tak, że te procesy emocjonalne, o których mówisz, które się ujawniają czasami, to mogą być po prostu czyste emocje, ale nie zawsze wiemy i znamy ich przyczynę. I czy to jest tak, że później jest, myślisz, że jest ważne, żeby się tym zająć, czy to jest taki, może być taki jednorazowy proces jakiegoś oczyszczenia, doświadczenia emocji, właśnie wypuszczenia, czy właśnie widzisz jakieś zagrożenie w tym, że ktoś wychodzi i może być w jakimś stanie emocjonalnym, którym powinien się potem zająć? To bardzo zależy od tego, w jakim ta osoba sama dla siebie jest w procesie. Bo jeżeli ty byś przyszła do mnie, tak, na kolejne lomi, powiedzmy, to każde lomi jest... Zapraszam. Każde lomi jest inne, ponieważ bardzo zależy i każdy masaż, i każde spotkanie jest inne, i każdy face modeling jest inny, i każde kobido jest inne. Dlatego, że przychodzisz w innym stanie emocjonalnym, przychodzisz w innym momencie swojego życia, przychodzisz z jakimiś nowymi doświadczeniami i z nowym odczuciem. I chociażby na przykład taka prozaiczna rzecz, wydawałoby się, jak moment twojego cyklu, ma też wpływ na wrażliwość, na dotyk. Tak? Więc jakby wszystkie te elementy mają znaczenie w twoim odbiorze. I teraz, jeżeli przychodzi osoba na LOMI, na przykład po naszym podcaście będzie wiedziała mniej więcej, jakby czego może oczekiwać, to ona bardzo świadomie przyjdzie po to, żeby się spotkać ze sobą, tak? I zobaczyć, czy coś przyjdzie, na przykład. Bo ja mam, bardzo dużo mam takich pań, które mówią,
ja jestem po terapii, ja już wszystko w głowie wiem, ale ja czuję, że ja nic nie puszczam w ciele. Tak? I po to im jest wtedy taka terapia potrzebna, tak? I wtedy mieszamy, robimy lomi, robimy zogę, tak? Żeby uwolnić te napięcia. Zoga to jest właśnie terapia mięśniowo-powięziowa, której autorem jest Polak, bo to rzadkie, tak? Wojtek Cackowski. Praca na powięzi, praca na mięśniach, głęboka, regenerująca, ale też przede wszystkim niezwykle uwalniająca. I właśnie praca ze żwaczem, praca z całą platyzmą, praca z mięśniami klatki piersiowej, mostka. Mnóstwo ludzi jest zdziwionych, że mają punkty spustowe na mostku i na żebrach, tak? I na przykład, wiesz, ja dotykam, a oni nagle nie mogą oddychać. I teraz, jeżeli ja jestem z osobą, którą znam i wiem, że ona jest w procesie swoim własnym, tak? I wiem, że mogę zadać to pytanie, to ja zadaję pytanie, wiesz, co tu jest? I ona wtedy, jak posłucha z siebie, to ona doskonale wie, co tam jest zakopane. Dokładnie w tym miejscu. Mhm. Ale jeżeli przychodzi ktoś, kto jest na samym początku swojej drogi, to ja go nie przytłoczę go ilością, że tak powiem, informacji. No tak, ale tutaj mówimy o, wiesz, o twojej wrażliwości, świadomości jako terapeutki. Natomiast wyobrażam sobie, że mogą być takie zagrożenia i niebezpieczeństwa, kiedy poruszy się jakieś bardzo, bardzo napięte części ciała, jakaś dawka emocji się uwolni i może to być ze skutkiem gorszym niż lepszym finalnie, jeżeli ktoś wyjdzie z takiego gabinetu niezaopiekowany później. Dlatego musi wyjść zaopiekowany. Dlatego jest to pytanie i dlatego ja zawsze wręczam telefon, albo nawet dwa, albo trzy, do osób, które wiem, że potrafią w takiej sytuacji pomóc. Okej, jeżeli widzisz, że ktoś jest w stanie emocjonalnym, tak, takim granicznym. Tak. A jednocześnie wiem po karcie, że na przykład nie jest w terapii, tak? No bo jeżeli jest w swojej terapii, to ja wiem, że on może zadzwonić do swojego terapeuty. Albo na przykład, jeżeli on już jest po procesie, to ja wiem, że on już potrafi sobie z tymi emocjami poradzić. A co możemy my zrobić, jako osoby przychodzące na taką terapię manualną? Czy jakie pytania możemy zadać terapeucie czy masażyście, żeby mieć poczucie, że idę do kogoś, oprócz takiego wyczucia drugiego człowieka, o którym mówiłaś, żeby mieć poczucie, że idę do kogoś kompetentnego, kto ewentualnie się mną zajmie, jeżeli będzie sytuacja taka ekstremalna. Dla tej osoby. Tak. Wiesz co, to bardzo jest trudne, bo to jest niezwykle indywidualne podejście, bo ja tą kartę ułożyłam z najlepszą moją wiedzą o tym, czego ja potrzebuję jako terapeutka, żeby mój gość, moja klientka, mój klient czuli się dobrze i czuli się zaopiekowani. Jakby oni mi potrzebują odpowiedzieć na pewne pytania, które mają znaczenie dla mnie, ale też mają ogromne znaczenie dla nich. Ja im to zawsze tłumaczę przy pierwszym spotkaniu, dlaczego te pytania się pojawiają. Tak jak właśnie o to pytanie, które jest bardzo intymne, o pytanie o terapię. Ja to zawsze tłumaczę. Właśnie dlatego, tak? Natomiast zawsze też mówię, że jestem otwarta na jakiekolwiek pytania. Że bardzo proszę o to, żeby pytali, bo im więcej pytają i że niczego nie muszą wytrzymywać. To jest bardzo ważne. I myślę, tak, to jest wspaniale, że ty to mówisz i że zachęcasz do tego. A myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy już wchodząc dali sobie to przyzwolenie na zadawanie pytań, na właśnie mówienie, tak jak rozmawiałyśmy o tych granicach, tak. Na rozpoznawanie tych granic, ale przede wszystkim też na mówienie o tym i dawanie feedbacku terapeucie. Absolutnie tak. Terapeuta zostawia swoje ego za drzwiami gabinetu. I za każdym razem to jest nowa sesja. Ja nie mogę powiedzieć, że ja znam te tkanki, bo te tkanki przyszły do mnie tydzień temu albo miesiąc temu i one są w totalnie innym momencie swojego życia. Więc ja z taką samą uważnością muszę się nad nimi pochylić z troską, jak poprzednim razem. Niesamowite to jest, jak o tym mówisz, taka praca skoncentrowana na tu i teraz, zawsze. Zawsze. Chciałabym cię jeszcze zapytać, czy są jeszcze jakieś przeciwwskazania? To jest jedno ważne pytanie, a potem chciałabym cię zapytać o coś takiego praktycznego, co możemy zrobić dla siebie. Ale czy są jakieś takie przeciwwskazania oczywiste? Czyli
w jakichś sytuacjach absolutnie nie powinniśmy korzystać z masażu czy terapii manualnej? Wiesz co, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo oprócz tego, że no wiadomo, ciężko jest pracować na stanach zapalnych, to znaczy nie ma możliwości pracować na stanach zapalnych ani twarzy, ani pleców, ani ciała, ani w ogóle. No wiadomo, że okres ciąży jest takim okresem bardzo delikatnym, ale na przykład nie jest to przeciwwskazanie do terapii twarzy, tak? Nie jest to przeciwwskazanie również przy LOMI. Ja tego nie robię, ale są osoby, które robią LOMI prenatalne i to bardzo rozluźnia mamy i dobrze im robi, tak? Natomiast no na pewno takim największym przeciwwskazaniem, które do pewnego momentu było takim koronnym, była choroba nowotworowa. Po operacji, nawet po mastektomii, tak, czy po jakichś innych operacjach, praca z blizną, kiedy tylko ona się zagoi na tyle, że przestanie być zaczerwieniona, tak, i przestanie być taka rozogniona, jest niezwykle kluczowa tak, dla tkanek. No to już mówimy też o rekonwalescencji po chorobie. Tak, ale i oprócz tego, no kto bardziej niż ta osoba, która przeszła tak niesamowicie trudny dla niej zabieg, bardziej potrzebuje dotyku, jak nie osoba jakby po takim przejściu. Już są badania również pokazujące, że właśnie to, że ktoś jest dotykany, że jest zaopiekowany tym dotykiem, że pracuje się z blizną, że on oswaja swoje ciało, że on myśli o tym, że jakby jest w stanie w sobie wykrzesać te pozytywne myśli, tak? To ma znaczenie dla rekonwalescencji dużo większe niż to, czy rana się goi, czy nie. Fizycznie. Ja szanuję ten pięcioletni okres karencji, który jest przypisany do takich terapii, ale mam dwie amazonki, które powiedziały, że nie, absolutnie one się z tym nie zgadzają. I jedna z nich po raz pierwszy pozwoliła mnie dotknąć swojego biustu i mówi, że ja odzyskałam z nim łączność. Ja nie miałam z nim relacji. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć z nim relacji przez 5 lat. Więc jakby mam tutaj pewien dysonans, jak mnie pytasz o przeciwwskazania, to jest coś, co we mnie gdzieś tam cały czas pracuje. Tutaj jakby już wchodzimy oczywiście w pole po prostu medycyny, badań naukowych, tego, co na badania później się składa, czyli pewna średnia wyciągnięta i tak, pewne zagrożenia, które się wiążą pewnie z, jeżeli ja tutaj absolutnie się nie podejmuję. Ja też nie, dlatego wiesz jakby większego rozważania, ale jestem absolutnie jakby otwarta na różne rzeczy i to, o czym ty mówisz na kongresie, to jest niezwykle ważna ta integracja różnych technik i różnych rzeczy i przede wszystkim to, że medycyna również... Mówię o kongresie medycyny integralnej. Medycyn, tak jest, przepraszam, oczywiście, tak. To medycyna ta tradycyjna też się niesamowicie zmienia. Tak, tak. I to jest w ogóle dla mnie niezwykle radosna wiadomość, bo przychodzą do mnie panie lekarki, które się kładą i które mówią, no tak, rzeczywiście, no tak, ten oddech, no tak. I nieważne, czy ona jest kardiologiem, czy ona jest, wiesz, ona po prostu nagle zaczyna rozumieć pewne rzeczy. To nie o to chodzi teraz, żeby negować osiągnięcia, ale chodzi o to, żeby to, co powiedziałyśmy, to żeby się rozwijać i żeby nie zamykać się, bo jeżeli nawet te 5 lat karencji miało znaczenie 20 lat temu, to być może teraz wiemy o tym więcej, umiemy na przykład z tym pracować, absolutnie, a wcześniej na przykład nie umieliśmy, tak? Absolutnie. No to łatwiej to, było zamknąć to, tak? Nie wiem, 5. rok nie jest równy 1. Na przykład, oczywiście, prawda? Więc jakby mamy tutaj za małą wiedzę, ale jakby mówimy o tym, że to się może zmienić, tak? Tak samo jak twoje ciało przy sesji jogowej może przekraczać granice, tak samo być może za jakiś czas okaże się, że to będzie mniejszy okres, tak? Takiego właśnie, tak? Albo wręcz przeciwnie, tak? Więc jakby bardzo, staram się bardzo indywidualnie podchodzić i słuchać tego, co mówi do mnie pacjentka, klientka, gość i jego ciało przede wszystkim, bo wierzę w to, że ona wie najlepiej.
ona wie najlepiej. Jeżeli jest na tyle świadoma, to i czuje swoje ciało, i wie, czego jej potrzeba, to ona wie to najlepiej po prostu. A ja zrobię wszystko, żeby jej pomóc. Kasia, na koniec chciałam cię zapytać o, takie mam pytanie, o automasaż na nerw błędny. Czy jest coś, co możemy zrobić? Oddychanie. Bardzo łatwym automasaż. Wspaniały automasaż. Wiesz co, jakby nerw błędny jest takim no, naszym drzewem w środku, tak? Ja go sobie tak wyobrażam, że on może korony nie ma za dużej, bo siedzi w naszej głowie i nie może się tam za bardzo rozprzestrzenić, ale korzenie ma ogromne i wpływa na bardzo dużo rzeczy. Natomiast rzeczywiście, znaczy ja z racji swojej pracy i sposobu, w jaki pracuję, to zawsze mówię, że najważniejsze jest, żeby zbudować relację z własnym ciałem taką, jakbyś chciała być dotykana. I jakbyś chciała, żeby... Jakbyś była swoim ciałem, to co ty byś właściwie chciała? Tak? No i teraz przychodzimy do domu i jesteśmy takie pospinane, jesteśmy takie, wiesz, jeszcze w tych wszystkich naszych zobowiązaniach, spotkaniach i różnych innych rzeczach. I teraz bardzo ważne jest, żeby wybić ciało z tego napięcia. Więc możemy je zrobić według Loena, najłatwiej jest, odwiesić się. Tak? Czyli podciągnąć ramiona prawie do uszu, nawet te jeszcze bardzo, bardzo, bardzo napięte, tak żeby na maksa poczuć po prostu taką niekomfortową w ogóle pozycję i potem je tak puścić. Z oddechem. Z oddechem, z takim, wiesz, wydechem właściwie, tak? Tak, żeby po prostu to zrzucić z siebie. Druga metoda, którą ja też bardzo lubię i też polecam, to jest taka, żeby stanąć na palcach, napiąć i potem tak samo opaść napięty. I cała wibracja, którą poczujesz aż na czubku głowy, wyrzuca twój dotychczasowy stan napięcia w kosmos. Tak? A potem... A ile razy tak sobie... Wiesz co, no tak jak poczujesz, że już to naprawdę zaczyna nie być komfortowe, tak? Okay. Możesz się też oklepać po prostu, tak? Aha. Możesz się też po prostu oklepać, to też jest sygnał do układu nerwowego, że wyrzucamy, tak? Coś wytrącamy. Zrobić kilka oddechów. I potem ja proponuję, żeby się położyć. Najlepiej, żeby się położyć na macie albo na dywanie, tak żeby odczuć dyskomfort. Bo na miękkim łóżku nie odczujesz tego dyskomfortu, tak? Na macie, na podłodze, na dywanie odczujesz te napięcia. Odczujesz na przykład, jak są napięte twoje lędźwie, jak jest napięty twój, jak są napięte, jak wysunięte są łopatki, zaokrąglone, tak? Jak potylica na przykład jest bolesna, kiedy się kładziesz. Więc wtedy należy się ułożyć na tyle, na ile to jest możliwe, wygodnie, zacząć oddychać, a potem wziąć swoją rękę i przyłożyć na przykład na ramię, tam, gdzie czujesz, że to napięcie jest największe. I potrzymać, poczuć własne ciepło. Po prostu. Po prostu, tak? Poczuć własne ciepło. Poczujesz ciepło, zacząć nią ruszać, delikatnie ugniatać, tak? Tak, żeby własnym ciałem, we własnym tempie po prostu poruszyć i żeby pomasować je. Sięgnąć z drugiej strony. Mówię o tym, żeby to było w leżeniu, bo wtedy nie napinamy innych części ciała. Tak? Ale dlaczego mówisz o tym, żeby to było na płaskim i dyskomfortowe? Wiesz co, nie dyskomfortowe na tyle, żeby wiesz, że możemy się potem przełożyć. Chodzi o to, żeby poczuć, gdzie te napięcia są, tak? Bo wtedy wiesz, co robić. Czyli na przykład, jeżeli napięcie masz w strefie lędźwiowej, tak? No to wtedy spróbujesz przyciągnąć swoje nogi do brzucha, tak? Poleżeć trochę, trochę przyciągnąć, złapać je ramionami, jeżeli możesz, i zrobić kołyskę, czyli te guzy kulszowe, trochę jakby podciągnąć te mięśnie, ale i lędźwie tak, wiesz, pokołysać, żeby porozluźniać te napięcia. To będzie bolesne na początku, ale za jakąś chwilkę przestanie, no bo właśnie zdejmiemy
te napięcia i te punkty spustowe, które tam są. A ile taki masaż powinien trwać? Nie ma czasu. Nie ma. Okay. Nie ma czyli czasu. Czujemy. Czujemy, wyłącznie czujemy i tyle, ile możemy sobie dać, tak? Czyli jakby nie napinamy się znowu, że możemy zrobić sekwencję A, B, C, D. Chodzi o to, żeby się skoncentrować na tym, co nam najbardziej przeszkadza. Jeżeli w danym momencie lędźwie są tym, co nas najbardziej boli, no to wtedy po prostu pracujemy z tym, tak? Jeżeli na przykład piersiowy jest, no to układamy sobie wałek, tak? Staramy się go włożyć na tyle tutaj jakby zalędźwiowym trochę, tak żeby pupa była na podłodze, ale żeby nas wygiąć w drugą stronę, no bo co my robimy? My ciągle się zamykamy. Tak? My ciągle, czy siedzimy przy komputerze, czy cokolwiek, no my rzadko siedzimy bardzo prosto. Ale nawet jak siedzimy, to często ten oddech i tak nie idzie do samego dołu, więc fajnie jest położyć się w takim rozpostarciu na wałku i po prostu poddychać, poczuć po prostu też, jak ta głowa tutaj się czuje, bo jak mamy całą głowę na wałku, to wtedy możemy spokojnie, jak już możemy swobodnie oddychać, to wtedy jakby idziemy do kolejnego elementu. Nie robimy niczego takiego, wiesz, jakby naraz wielu rzeczy, tylko idziemy krok po kroku, tak? Jakby czujemy kolejne nasze, wiesz, jakieś tam napięcie, które chcemy zdjąć. Także proponuję, żeby naprawdę koncentrować się na czuciu własnym i na własnej intuicji, i starać się siebie poznać. To naprawdę jest bezcenne i procentuje w każdej dziedzinie naszego życia. I oddychać.